12.06. A teraz o konwencji Platformy Obywatelskiej obywającej się w Łodzi porozmawiamy z profesorem Mieczysławem Rybą. I po co to gadać o tej Platformie Obywatelskiej, skoro to już wiadomo, bo się podejrzenia potwierdziły, że to jest banda oszustów i złodziei. Po co tu jeszcze w ogóle zastanawiać się nad tym, co mówi Schetyna, następnie do parlamentu, który w konkurencji był z Tuskiem, bo ten Tusk ciągle go pominął. Czy w trakcie konwencji widzi pan jakieś nowe idee, którymi Platforma Obywatelska może skusić wyborców? No nie specjalnie, zważywszy, że tam różne pomysły... Święta Cecylio, módl się za nami. Też nie za bardzo z powodu takiego, że no, samą konwencję nie zrobiono w Warszawie, a przecież to tam ta władza jest, że powiem, niezwykle długo sprawowana przez Platformę i mają też ogrom samorządowców, również urzędników ze sobą związanych. Natomiast zrobiono to w Łodzi z prostego powodu. Warszawa jest potężnym wstydem samej Platformy i nierozliczonym. Pamiętajmy o tym, że żeby dzisiaj Grzegorz Schetyna mógł mówić o nowym otwarciu, to ze dwa lata temu powinien, że tak powiem, uporządkować sprawę choćby Anny Gronkiewicz-Waltz i innych podobnych sytuacji, które w kraju występowały, i odciąć się od takiego dziedzictwa sprawowania władzy, gdzie no jednak ta afera Amber Gold ciąży i to w sposób niezwykle potężny. Mam wrażenie, że tutaj ciągle jednak sam Grzegorz Schetyna i ludzie wokół niego skupieni są bardziej związani z, czy też z celami, które byśmy określili, umocnić swoją władzę wewnątrz partii, niż zdobyć ją w przestrzeni życia państwowego. Tutaj wiele sukcesów takich sondażowych nie widać. No oczywiście będzie się starać Platforma utrzymać te przyczółki rządzenia, gdzie je ma. Pamiętajmy, że nie chodzi tutaj przede wszystkim o tak zwane miasta wojewódzkie. Jest iluś tych bardziej mniej czy bardziej popularnych prezydentów tychże miast i w tych najbardziej województwach, gdzie w sejmiku sprawują tę władzę i mają taką szeroką gamę możliwych koalicji. No, wiadomo, że ewentualna taka całkowita porażka sprowokowałaby jego przeciwników wewnątrz samej Platformy do tego, żeby mu się rzucili do gardła, i wydaje się, że o to boi się najbardziej. Lider Platformy zapowiada również, że Platforma stworzy wielką koalicję ze wszystkimi prosamorządowymi partiami i organizacjami lokalnymi. Czy w takim razie Platforma chce zgarnąć z samorządów wszystko to, co teoretycznie jest teraz poza jej strukturami partyjnymi? To, oczywiście to jest pewne hasło. Pytanie, czy to się uda. Mogą jakieś drobne grupy polityczne czy społeczne uznać to za atrakcyjne, natomiast z pewnością żądania takich bytów jak Nowoczesna będą bardzo duże w tym zakresie, ponieważ Nowoczesna, gdyby nie zaznaczyła swojej odrębności, by się roztopiła w Platformie. Tego na pewno Ryszard Petru sobie nie życzy. Dla PSL-u z kolei, który zawsze w samorządach mimo tego, że poroniony, no, wtopienie się w taki układ z Platformą niekoniecznie musiałoby być korzystne, bo wydaje się, że ten elektorat PSL-owski w przestrzeni ogólnokrajowej dużo. Także proszę państwa, kiedyś na Ochocie przychodził taki człowiek, no już tak wspominam tysiąc razy, ale to ciekawe, pan historyk, który powiedział, że tak jak przychodzi do Świadków Jehowy, tam do braci Wróblewskich, bo taki upodobał sobie na Niemcewicza 25 mieszkania sześciu, na wprost. No to powiedział, że to jakby był u pierwszych chrześcijan, że czuje się on jak u pierwszych chrześcijan. I co my tu będziemy gadać? Czy naprawdę jest natchniona przez Boga Biblia? On był tam, u tych braci Wróblewskich wielokrotnie. Jako historyk, bo on po prostu badał też pierwsze wieki chrześcijaństwa i on patrzył, że tu nikt nie śpiewa przeciągle, że tu nie ma organów, to ten Rydzyk tak reklamuje. No dobrze,
zawsze można z czymś śpiewać, pamiętając jednocześnie, że w cerkwiach w ogóle się nie śpiewa akompaniamenta instrumentu. Komentował dla nas konwencję Platformy Obywatelskiej pan profesor Mieczysław Ryba z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. A o Radio Koncita, redaktora Adriana Biblia. Stankowskiego. Czy naprawdę ta Biblia jest natchniona przez Boga? Bo na przykład obecnie w świecie ludzie nie mają takiej wiedzy, że Biblia bezpośrednio jest natchniona przez Boga, to znaczy, że Biblia jest lepsza niż wszystkie te inne głupawe księgi. Czy twoim zdaniem Biblia pochodzi od Boga? No do ciebie, słuchaczu Radia Koncita, zwracam się. A może jest tylko ta Biblia dziełem człowieka? No właśnie. Taką wiedzę ludzie mają. Kwestia ta nurtuje wiele osób, nawet uważających się za chrześcijan. W roku 2014 Instytut Galupa przeprowadził w USA ankietę, a tu jesteśmy w Polsce, ani w USA, ani w Czechosłowacji, ankietę, która wykazała, że zdaniem większości wyznawców chrześcijaństwa Biblia ma jakiś związek z Bogiem. Czy ponad, bo to trudno powiedzieć. Z drugiej strony, mniej więcej jedna na pięć ankietowanych osób uważała, że Biblia zawiera starożytne baśnie, legendy, historie i zasady wymyślone przez ludzi. Pod wpływem tych rozbieżnych opinii można się zacząć zastanawiać, co naprawdę oznacza określenie, którego często używa się w odniesieniu do Pisma Świętego, że jest natchniony. Także proszę Państwa, są to poważne sprawy, o których my tutaj mówimy, co mówi nasze radio. Talk FM Euro Concita Barbie Baby Langstrom Extra. Także dajmy to głośniej i proszę sobie Biblię kupić, a otworzyć na 2 Tymoteusza, 3 rozdziale, w wersecie 16, gdzie jest powiedziane, że całe Pismo Święte jest natchnione przez Boga i jest pożyteczne. Natchniona, czyli jaka? Biblia składa się z 66 mniejszych ksiąg spisanych na przestrzeni ponad 1600 lat przez około 40 mężczyzn. Skoro spisali ją ludzie, to jak może być natchniona przez Boga? Chodzi o to, że źródłem informacji w niej zawartych jest Bóg. Sama Biblia tak to ujmuje. Ludzie, mówi, to jest cytat. Właśnie drugi Piotra, teraz 1:21. Czyli pierwszy rozdział, werset 21. Czytamy. Czyli cytujemy. Ludzie mówili od Boga, uniesieni Duchem Świętym. Był taki czas. Był taki ktoś. Za pomocą niewidzialnej mocy Ducha Świętego Bóg przekazał pisarzom biblijnym swoje myśli. Może jak jest choroba na Amerykę, to może dobrze wiedzieć, co w tej Ameryce. Bóg przekazał pisarzom biblijnym swoje myśli. Że Bóg przekazał pisarzom biblijnym swoje myśli. Że Bóg przekazał pisarzom biblijnym swoje myśli. To tak jak z dyrektorem, który dyktuje list asystentowi. Autorem listu nie jest ten, kto pisze, ale ten, kto dyktuje treść. Autorem jest Jahwe, Bóg Jehowa. Niektórym pisarzom Biblii wiadomość od Boga przekazał anioł. Inni otrzymali wizję albo mieli sny. Niekiedy Bóg pozwalał pisarzom używać własnych słów, a kiedy indziej dokładnie mówił, co mają zapisać, czyli różnie. Jednak w każdym wypadku przekazywali oni myśli Boga, a nie swoje własne. I tutaj, proszę Państwa, to może być sprzeczne z doświadczeniami uczonych z różnych uniwersytetów, że sobie uwzdurali to czy tamto, że są takie a takie zasady świeckie, a tutaj w sposób cudowny i natchniony Bóg bardzo różnie miał wpływ, różny wpływ, w różny sposób za każdym razem na ludzi,
którzy byli jego narzędziem i spisywali, spisali Słowo Boże. Czyli, że to było nie według jednej zasady jakiejś, tylko, że to było różnie. Ale skąd możemy mieć pewność, że tak było? Tak, proszę Państwa, dzisiaj mamy tak. Dzień dobry, nazywam się Adrian Klarenbach i niezwykle się cieszę, rad jestem, że mogę gościć w Państwa domach i radioodbiornikach wszędzie, na całej kuli ziemskiej, wraz z Państwa i moimi gośćmi w programie Ideologika. Mohamed Adam Abd El Al, Muzułmański Związek Religijny. Witam. Pastor Michał Jabłoński. Witam serdecznie. Ojciec Mariusz Bigiel, jezuita. Szczęść Boże, dzień dobry Państwu. Mówiłem, że bardzo się cieszę, że Was widzę, do tego wszystkiego, że już liczę czas od soboty do soboty. Taki nowy tydzień sobie wyznaczyłem. No to bardzo się cieszę. To się stało jakoś tak już tego lat, tradycji, albo nowy z duchownymi w tle. Dokładnie, albo jakąś taką nową rzeczywistość, niewirtualną bynajmniej. Ojcze, szczęście życzę. Ja mam nadzieję, że tak jak miesiące sobie na każdą sobotę na to spotkanie, że mamy już swoich stałych. Muzułmański. A tu jest jakieś sumienie. A tu Biblia. A tu czarna mamba. W liście apostoła Pawła do Rzymian jest napisane, że ci, którzy żyli, umarli, nie znając ani Boga, ani Chrystusa, będą osądzani przez swoje sumienie. Sumienie będzie ich sędzią, prawda? Także też również bardzo często się mówi, że sumienie jest tym głosem Boga w człowieku. Sumienie można zabić, sumienie można pobudzić, można pielęgnować, wyciszyć, tak? Można zupełnie gdzieś skierować zepchnąć w niebyt, ale sumienie jest ważne. Według sumienia... To od razu dopytam, kiedy wyciszam to swoje sumienie, znaczy się nie słyszę głosu Boga, tak? Ja tak uważam. Proszę Ojca. Sumienie to rzeczywiście, jak definiuje Sobór, głos Boga, który każdy człowiek słyszy poprzez nakazy, inspiracje, które mówią to czyń, tamtego zaniechaj. Co jest ważne? Ważne, że w nauczaniu katolickim sumienie nie jest wynalazkiem, lecz odkryciem. Ono istnieje uprzednio przez człowieka i jest rzeczywiście realnie głosem Boga, przy czym oczywiście tak jak każdy głos można zagłuszyć, można go zmutować. I dlatego sumienie jest zaproszeniem do pewnego dialogu i dlatego ważna jest też praca nad prawością sumienia. Ja to nazwę pewnym wykalibrowaniem. Ale to musi być nieustannie kalibrowane z rzeczywistością, dlatego że żyjemy... To, co niektórzy tak wykalibrowali, że jak powiem za chwileczkę o co przekalibrowali, chodzi, to będzie czekali. Ale zaraz, otóż związane jest to z tym, że na kształtowanie sumienia ma wpływ środowisko. Kiedyś pewien myśliciel podzielił się definicją kultury. Kultura to zespół ludzi, który przymyka oko na pewien rodzaj grzechów, a szczególnie piętnuje określony inny rodzaj grzechów. Właśnie kultury są w ten sposób różne, że w różnych kulturach niektóre rzeczy są złe, a w niektórym dobrym. I dlatego ważne, żeby w tym dialogu też międzykulturowym umieć odkryć prawdę. No bo prawe sumienie musi opierać się na prawdzie. Muzułmanie jak podchodzą do sumienia? Ja osobiście na ogół nie uznaję stałych definicji, bo w naszym życiu nic nie jest stałego. Oprócz jednej, jedynej prawdy, że Pan Bóg jest i nas stworzył. Otóż w mądrej księdze jest napisane, że zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo. Nie tylko na obraz i nie tylko na podobieństwo. Ja myślę, że sumienie jest tchnieniem Boga w człowieku. To jest ta część boska, która w nas jest.
I oczywiście niektórzy odrzucili Boga, niektórzy odrzucili to, co jest niewygodne w tym. Natomiast, jak zwykle, prawda jest jedna i jasna. Otóż sumienie jest tę część, która nas czyni człowiekiem. Spróbujmy zestawić serce z sumieniem. To potrzebny nam jeszcze kardiolog. Znaczy, serce... Kierować się sercem, mieć serce, serce jako źródło. Miej serce, patrzaj w serce. I tak dalej, tak. Dokładnie. Tam, gdzie serce twoje, tam skarb twój i tak dalej. Serce w naszej kulturze jest bardzo często pojmowane w sposób taki bardzo romantyczny. Jakiś taki, który jest nie zawsze tożsamy z Biblią. Serce to jest po prostu nasza wola, nasze jestestwo, właśnie gdzie jest skarb twój, tam serce twoje, to znaczy tam, gdzie jest twoje serce, to jest miejsce dla ciebie najważniejsze, to jest właśnie twoje jestestwo, twoja wola. Kierować to się sercem. Może ja inaczej naprowadzę. Można mieć serce, a nie mieć sumienia? Czy jedno z drugim idzie w parze? Wydaje mi się, że i sumienie, i serce można w jakiś sensie kojarzyć ze sobą. Prawdopodobnie, no, jeśli chodzi o teologię hebrajską, to serce nie gra żadnej roli. Serce, w zasadzie nerki są tym miejscem, gdzie jest dla chrześcijan, dla cywilizacji zachodniej serce, prawda? Także, natomiast można, ja uważam, że posiadać dobre serce i posiadać sumienie, można to jakoś traktować. Ojciec Mariusz? Przede wszystkim, gdy Salomon modlił się o szczególny dar, który miał mu dać Bóg, modlił się dokładnie po hebrajsku lep shomea, serce, które słucha. I jest to rodzaj odbiornika. I to jest jakby koncepcja pierwotna sumienia. Natomiast gdy chodzi o relację sumienia do uczuć, do serca, otóż prawe sumienie zawiera harmonię między rozumem a uczuciami, co oczywiście jest, można powiedzieć, majstersztykiem, szczytem duchowości. I można mieć dobre serce, ale rozklekotane sumienie. I wtedy człowiek jakby wzrusza się, kieruje się uczuciami, daje się podprowadzać czy wodzić przez różnego rodzaju zwodzicieli i no po prostu ulega różnym emocjom. Tymczasem sumienie nie ma być bezemocjonalne, tylko nie ma zastępować poznania rozumowego za pomocą poznania uczuciowego, bo wtedy, można powiedzieć, staje się bardzo niebezpieczna rzecz, że wola kieruje naszym poznaniem, czyli inaczej mówiąc, poznajemy to, co chcemy. Mohamed Adam? Można mieć serce i nie mieć sumienia. Ostatnim spotkaniem, w zeszłą sobotę, pan redaktor próbował pytać, czy nie widzimy, że niektórzy ludzie bardziej hołbują, bardziej ckliwie patrzą na zwierzęta niż na ludzi. Chociaż mają dobre serce, ale sumienie nie mają, kiedy patrzą na cierpiącego człowieka, a wolą psa. Można być dobrym człowiekiem, a iść w złym kierunku. Czy to z ignorancji, czy to z działań społeczeństwa koło nich, czy to, żeby się przypodobać komu innemu niż Bogu. Można mieć serce, a nie mieć sumienia. A kiedy się mówi, że nie masz ani serca, ani sumienia? Co to oznacza? Kiedy się jest zdenerwowany na kogoś. To dobre pytanie. To mam pomysł. Ojciec Mariusz? Otóż wydaje się, że tak można zaaplikować do sytuacji, kiedy ktoś działa świadome zło. Czy działa perwersyjnie, działa na złość, działa w złej wierze. I wtedy jest jakby zapamiętały w złem i perwersyjnych złem. Bo zwróćmy uwagę, że nawet Nowy Testament wśród katalogów grzechów najgorsze brzmienia bez serca, ludzie bez serca, inaczej mówiąc bez miłosierdzia, że nie litują się nad człowiekiem, który jest już pokonany, jakby go dobijają. Na przykład takie są piękne sceny czasami, gdy zwierzęta, nawet dzikie, ze sobą walczą. I gdy przegrane zwierzę jest przegrane, poddaje się, to już jakby ten agresor odstępuje, już dalej go, jakby to być, nie ściga. Są takie znaki wśród zwierząt. Natomiast wśród ludzi czasami zdarza się napawać się cudzym nieszczęściem i działać jakby powyżej już jakby potrzeby zwycięzca, tylko po to, aby się wyżyć, albo perwersyjnie kogoś, no powiedzieć, zgnębić, bez nawet własnej korzyści. Jakaś taka korzyść, bym to nazwał emocjonalno-demoniczna. To byłoby bez serca i bez sumienia, moim zdaniem. Pastor się już zastanowił? Znaczy,
Słuchamy wszyscy i wypowiadamy się na temat sumienia, serca, relacji sumienia z setem. I zadajemy sobie pytanie, o co temu człowiekowi chodzi? Nie, o co on właściwie... Tylko właśnie myślę sobie, że... Coś kręcą. Temu człowiekowi, też do Jezusa się przyczepili, a czy to nie jest ten, którego znamy, czyli temu człowiekowi chodzi, że nikt nikogo jak w Warszawie na przykład nie zna, no bo nikt nikogo nie obchodzi, ale gdy ktoś komuś chce za skórę wejść, to wtedy tak kombinuje, tak serce szanuje, tak kręci, że tego kogoś będzie znał. No, a jak było z Popiełuszką? A jak było z Jezusem? Ja wcale nie mówię, że Popiełuszko i Jezus to są święci, jeden i drugi tak samo. To są różni ludzie, ale się zainteresowano człowiekiem. Czasem sztucznie się ktoś danym człowiekiem zainteresuje i chociaż go nie zna, to uda, że zna. Tak kłamcy robią. Salcesony, chytre, mazowieckie, tak robią. Na tym polega filozofia tego szatańskiego świata, jak to się to jest. Diabeł jest Bogiem tego świata. Mówi Biblia wręcz Bogiem, Bogiem. Oczywiście, że z małej litery, ale my wiemy dlaczego. Bez przedimka określonego ho, teos tam jest, tylko zwykłe teos, bo w języku hebrajskim taki Bóg jako rzeczownik pospolity to odnosił się i do człowieka zwykłego. Też bogami ustanowił was po całej ziemi. A jak lepiej, no to książętami ustanowił was po całej ziemi. Ale żeby to nie śpiewać, tylko żeby baba nie śpiewała o swoim przyszłym mężu, że jest księciem, w tych piosenkach, w tych klipach, to się słyszy, bo to nie jest Boże, to jest też takie świeckie, niby, ale człowiek, jak się nasłucha takich różnych rzeczy, to będzie myślał na wzór tego świata, będzie myślał, po diablemu. Diaboleus Papandreus. Więc my to niestety często możemy popełnić. Nic w tym złego, słuchajcie, można zrobić od czasu do czasu coś, ale pięknie jest pożałować i sumienie jest takim dobrym nauczycielem. Reklama. W Lidlu jest nas kilkanaście tysięcy, ale o każdego dba się tak samo. Nasz pracodawca zapewnia umowę o pracę bez okresu próbnego oraz atrakcyjne wynagrodzenie. Do tego dostęp do prywatnej opieki medycznej, ubezpieczenia na życie i karty Multisport dla wszystkich pracowników i naszych rodzin. I jeszcze bony, paczki świąteczne i szkolne wyprawki dla naszych dzieci, a dla nas możliwości rozwoju. Aplikuj na karieralidl.pl i znajdź u nas swoje miejsce. Lidl zaczyna się od ludzi. Co oglądasz, Barbara? No właśnie nie wiem, bo nic nie widzę. Za mały ten telewizor, mamy misiu większy, trzeba kupić. Co kupić? Przywieźć, wnieść, dziury wywiercić, powiesić, podłączyć, skonfigurować. Ja, Barbara, nie mam tego głowy. Nie musisz, pofnia, ekspert. Żebyś był pasteczką Elżbietą, to byś na pewno wszystko rozumiał. To po pierwsze, a po drugie ludzie czasem się domyślają. Jak są dobrzy, jak są szlachetni, jak działają, jak współdziałają dla dobra sprawy. Dużo naprawdę nie trzeba mówić. Człowiek od tego ma mózg, żeby się domyślał. No jak ktoś nie wykorzystuje mózgów zbożnych celach, to przecież wiadomo, że często się mówi tak. Milion razy ci mówiłam, Mareczku, a ty tego jeszcze nie rozumiesz. Tysiąc razy ci mówiłam. A to dlatego, że jak dzieci na przykład są uparte, albo dorośli są uparci, albo jak ja chcę przemawiał wielokrotnie przez proroków, to dlaczego oni nie rozumieli bełkotu proroków, jak oni byli w natchnieniu, mówili tyloma językami, prawda? W dniu pięćdziesiątnicy, jak nabrali tej takiej możliwości duchowej mówienia w różnych językach. No to tylko mogli ci ich pojąć, którzy byli z Boga. Kto z Boga słów Bożych słuchać będzie? A kto taki diaboleusz Dominikę, takie wiesz, spod Wrocławia, pijakę, łachudrę, szpędę i łazukę, no to przecież wiadomo, że trzeba by tysiąc razy powtarzać, jak ktoś ma uparty, twardy kark. Jak i Żydzi myśleli, że tylko oni, że zawsze oni, to wszystko było nieprawdą,
Oni mieli w danym momencie czekać na Jezusa Chrystusa. Po prostu zabili tego Jezusa Chrystusa, dlatego że oni nigdy na tego Jezusa nie czekali. Oni wkładali jako te mickiewiczowskie dziady katolickie do worków i to samo dzisiaj jest ta sama sytuacja, że wyszło na to, że oni mają tych samych faryzeuszy, czyli uczonych w piśmie. Dzisiaj ojciec Rydzyk i cała Radio Maryja wymieniało poszczególnych magistrów, no to są te tytuły doktor habilitowany, jako faryzeuszów, saduceuszów, którzy mieli namaszczone mieć ogiery, mieli być pachnący, wyczyszczeni, rzekomo święci, oczywiście, że rzekomo, że nazwy na pokaz, czyli wszystko wbrew Panu Bogu, to jest świat. Ten świat, ten szatański świat, że tak okręcił diabeł na swoich paluszkach tych wszystkich dziaduli, że oni nawet nie wiedzą, że diabeł służą, bo oni myślą, że służą Panu Bogu, podczas gdy ani Jezusa, przez Jezusa do Jahwe żadnego się nie modlą, Biblię do śmietnika wyrzucili, Jahwe wyrzucili. Też przed ołtarza Lidzbark Barwiński nad ołtarzem jest nieboże tetragram i od Chabucha. Też to zamalowali, wszystko zatuszowali i czczą po prostu Krystynę Pawłowicz. Przyjął rozwiązania, które umożliwiały naprawę budynków mieszkalnych, gospodarczych, podniósł do 100 tysięcy odszkodowanie za budynki gospodarcze. Rok przyjął uchwałę, która określała, że za każdy hektar zniszczony 1000 zł, za hektar zniszczonego prywatnego lasu 2000 i dodatkowo jeszcze umorzenie czynszu dla nieruchomości agencji, czy też ZUS-u, czy KRUS-u. Pakiet działań został podjęty. Nie otrzymuje skarg, że te działania zostały źle wykonane. Od poniedziałku środki wypłaca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Tej nocy odbędzie się akcja mająca zapobiegać wypadkom na drogach. Europejska Noc Bez Wypadku to międzynarodowy projekt, którego celem jest ograniczenie liczby nieszczęśliwych wydarzeń podczas powrotów z weekendowych zabaw. W Polsce kampania prowadzona będzie po raz 14 w kilkudziesięciu miastach. Na Warmii, Mazurach, Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie i Szczytnie. W tych miejscach ponad 150 wolontariuszy będzie namawiało kierowców bawiących się w klubach, by nie pili alkoholu i bezpiecznie odwieźli swoich bliskich. Raz, dwa, trzy, cztery. Każdy kierowca, który zgodzi się, także widzisz, dziecko, to, że ten 632, 723 nie chodzi, no bo to trzeba było mówić, że my coś tam nie płacimy, nie płacimy. Zachęcani będą do pozostawienia auta i skorzystania z innego środka transportu. W tym roku Europejska Noc Bez Wypadku odbyła się pod hasłem udowodnić znajomym, że możesz bezpiecznie zawieźć do domu. Dlatego się koło tego kręci, żeby za ten 606 i tego i to zrobimy. Jeszcze powiedz mi, na jakim koncie bankowym, numer jakiego konta bankowego należy do telefonu 505 586, tam było co, 377. Czy to jest razem z ta 10, tam co, to ja mam. Także numer konta bankowego możesz mi wypisać z tego numeru, nowego numeru abonamentu telefonu, który masz, bo to prawdopodobnie wziąłeś. Mam taką krótką opowieść. Roman Brandstetter, nawrócony Żyd na chrześcijaństwo, który opowiadał, jak to był świadkiem w procesie norymberskim, tak wracając do oczy ojciec mówi naszego brata, było przesłuchanie jakiegoś SS-mana, który gazował, wrzucał ten cyklon B do tych, można powiedzieć, pryszniców. I beznamiętnym głosem ten sędzia mówi: no, panie Knop, tutaj 13 grudnia wrzucił, zagazował pan 420 Żydów, 15 zagazował pan tym 340 i tak dalej, wymienia te liczby i mówi, ale tu w jednym dniu zagazował pan tylko 50 osób, 50 Żydów. Jak to, jakieś wyrzuty sumienia, czy coś? Mówi, nie, śpieszyłem się na Wigilię. I to jest właśnie to, kiedy możemy użyć, albo kiedy nie możemy użyć sumienia. No, także to jest tak, taka krótka opowieść. To jest najgłębsza głębia ludzkości. To ja opowiem taką historię z drugiej strony. Ja przyjechałem do Polski jako młody człowiek w 75 roku. No i było obowiązkowo, szkoła zabierała młodzież na film. Na pewno pamiętacie ten film Krajobraz po bitwie. Tam pokrótce o Boże, o ciężkim życiu w oborze i po końcu wojny, jak oni
więźniowie trzymają kapo i topią go w kałuży. Nie trzeba było napisać opracowanie na ten temat. Zakończyłem to opracowanie na 16-letniego chłopaka, bardzo mi się teraz podoba, że dziwny jest człowiek, który zabija człowieka, a za karę, że zabił człowieka, właśnie zabije człowieka. Utopiono człowieka w kałuży. Złe, dobre, nic mnie nie obchodzi. Jest napisanie, nie zabijaj. Otóż my w imię sumienia, w imię Boga, w imię mnóstwo innych rzeczy zabijamy. A tego nam nie wolno. Nie wolno było nam topić kapo w kałuży, bo to jest poniżające. I myślę, że od tej refleksji moglibyśmy rozpocząć kolejne nasze rozważania i kolejną rozmowę dotyczącą chociażby kary śmierci, czy też odbierania ludzkiego życia, chociażby jak co niektórzy mówią, na średniowieczu w ramach kościołów też zabijano ludzi. Zabijano. Na rozważanie i rozmowę. Natomiast pozwólcie, że doprecyzuję to, czym tak ładnie wprowadzałem i panów w klimat, i naszych słuchaczy. Pięknie zdefiniowaliście sumienie, pięknie mówiliście o sercu, pięknie mówiliście o zasadach. A ja chciałbym, ponieważ takie jest założenie tego programu, przejść do codzienności, teraźniejszości i tej polityki w tle. Jak w takim razie definiować dziką reprywatyzację w Warszawie i nie tylko? Chciwość, no. Chciwość, nieuczciwość, stworzenie warunków do tego, by stała się krzywda ludziom. I to w ogólnym rozrachunku krzywda się dzieje i tym, którzy gdzieś tam ucierpieli w przypadku tej reprywatyzacji, i tych, którzy zdobyli te własności. Jeden i drugi człowiek cierpią. Została gdzieś nieokreśloność, jakaś przestrzeń, którą można było łatwo zawładnąć, a najczęściej, gdy w człowieku się odzywa, to najczęściej i pierwsze odzywa się zło i chciwość. No tak jest to serce ludzkie. Także i to obojętnie, czy będziemy mówili to w kategoriach sumienia, czy w sercach, czy serca. Takie rzeczy dzieją się wszędzie. Ostatnio czytałem, w Czechach też takie rzeczy się dzieją i w Niemczech. Także, ale czy to jest jakieś wytłumaczenie? Czy to jest jakieś usprawiedliwienie? Prawdopodobnie nie, ale również mój kościół, zresztą każdy kościół w Polsce, stracił wiele swoich budynków, kościołów, majątków w ramach dekretu Bieruta. Czym to było? Co to było, jak nie właśnie dzika prywatyzacja albo dzika nacjonalizacja, czyli wzięcie w jedne ręce to, co było własnością innych rąk. I koniec. Ile z tego odzyskaliście? Oj. Mniej niż 50% i już zamknięte, już jest koniec. A co z pozostałymi 50%? No właśnie, rozmawiajmy o tym, bo to mnie interesuje. Cóż, inaczej, pytam się o serce, pytam się o sumienie, pytam się o politykę. Powiedziałbym, polityka w tle? Nie, ta polityka dziś jest wyeksponowana na pierwszym miejscu. Tak. Jak można? Nie będę mówił o związkach rodzinnych i koligacjach, związać się i tak dalej, bo padnie w tym rzecz. Ale załóżmy sytuację taką. Skończyła się wojna, czy jeszcze w zakresie. Szmalcownicy przejęli czyjąś nieruchomość, własność. Odsprzedali ją komuś. Wiadomo, od kogo się odkupiło. O nasze baby. I później w tym procesie reprywatyzacji się występuje. Co prawda jako żołnierz. O nasze baby. Prawie działam. Wszyscy doskonale wiedzieli o tym, co się działo. I na przykład w 1946 roku wszyscy doskonali w Kielcach. Wszyscy Polacy doskonale przejmują, jaki majątek przejmują. I gdy wracali właściciele czytajcie święte pisma.
ale nie są to żadne brewiarze, ani książeczki do nabożeństwa, czy apokryfy. O, jakie się dzieje. To ludzkie sprawy. Ojej, to się wiem. To są rzeczy. Ojej, bardzo ładnie. I przebaniałe. Nie działo się, że tak powiem. Ojej, bardzo ładnie. Procesy związane z posiadłością. No to tutaj obowiązuje prawo. Ojej, bardzo ładnie. Nasze śliczne baby, jak się napije soku, to jest lady. Ojej, bardzo ładnie. Jestem przekonany, że ojej, bardzo ładnie. Ale jednak, no ale dobrze, że tak się stało. Przyznaję, że dopiero w tym roku. Ale w tym roku byłem w Kielcach na rozstrzygu domu, a dwa tygodnie potem pojechałem do jednego. Ja myślałem o swoich najmłodszych, że jedwabne zdarzyło się tylko raz i jedwabne. Natomiast takich jedwabnych było w tym momencie w ciągu miesiąca albo półtora miesiąca 7 albo 8 miesięcy. Ojej, bardzo ładnie. Ojej, bardzo ładnie. Dokładnie, tylko że cały łot oślicznie. Ojej, bardzo ładnie. Mówimy o Niemcach. Niemcach, niemieckich mundurach. Oślicznie. Ojej, bardzo ładnie. O nic się nie pyta. Bardzo ładnie. Wtedy muszę również powiedzieć, że inne Niemca to byli Polacy, a nie specjalnie. Ojej, bardzo ładnie. Może to nie, ale dlaczego można tak mówić?